sobie, że ci ludzie byli tacy źli, dlatego musieli poznać Boga. Wiesz, ale ja ci przyjacielu, chcę ci powiedzieć o tym, że ja byłem dobrym człowiekiem. Nie musisz być zły, nie musisz być dobry. Wiesz, ja chodziłem co niedzielę do kościoła, co niedzielę robiłem cyrki religijne, byłem ministrantem, chodziłem na różne wyjazdy religijne i myślałem, że wszystko jest okej w moim życiu. Myślałem, że ja jestem jakaś Boża, że jest jakiś Bóg, który może mi pomóc, ale ja w tego Boga nie wierzyłem. Ja myślałem, że to jakaś religia, ale wiecie, 6 lat temu realnie poznałem Boga, realnie Go poznałem i przyjąłem Go jako Króla i Pana do mojego życia. Wiesz, ja byłem człowiekiem odrzuconym, rodzice mnie odrzucili, ten system tego świata, wszyscy mnie odrzucili. Chciałem kilka razy popełnić samobójstwo, bo nienawidziłem swojego życia, nienawidziłem, nie widziałem szczęścia, nie wiedziałem, dokąd ja pójdę w moim życiu. Myślałem, że jakaś religia mnie zbawi, ale 6 lat temu w centrum Warszawy usłyszałem Ewangelię o tym, że Bóg jest żywy, o tym, że Bóg jest realny, o tym, że On może mi pomóc, o tym, że On zmartwychwstał, o tym, że On przebaczył mi moje grzechy. I dzisiaj jest dla Ciebie dobra wiadomość, że nie musisz spać, że nie musisz chlać, że jest dla Ciebie wolność w imieniu Jezusa. Jest dla Ciebie wolność. Wystarczy, że przyjdziesz tutaj i ja położę swoją świętą rękę i będziesz wolnym człowiekiem i będziesz uzdrowiony i będziesz wolny. Jezus Chrystus, On nie przyszedł tutaj po to, aby wypełnić jakieś cyrki religijne. On nie przyszedł tutaj po to, aby naprawić system polityczny. On przyszedł tutaj po to, aby zniweczyć dzieła diabła. On przyszedł tutaj po to, aby objawić Ojca. On przyszedł po to, aby objawić Ojca. Jeżeli chcesz się spotkać z Ojcem, to musisz przyjść do Jezusa Chrystusa. To musisz przyjść i narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Słowo Boże nam mówi, że jeśli się nie narodzisz na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Nie ujrzysz. Musisz się narodzić na nowo. Żadna religia ci nie pomoże. Żadne sakramenty, żadne chodzenie do kościoła nie pomoże ci. Tylko żywy Bóg może ci realnie pomóc. Przyjdź dzisiaj i zawołaj do Niego. Ja zawołałem do Niego 6 lat temu i On przyszedł i pomógł mi w moim życiu. Jeżeli chcesz pomocy, jeżeli chcesz wyrwać się z bagna twojego grzechu, jeżeli chcesz być zdrowy, wystarczy, że zawołasz do Niego, wystarczy, że powiesz: Jezu, chcę, żebyś Ty przyszedł do mnie i realnie zmienił moje życie. Chcę, żebyś Ty realnie przyszedł i objawił mi się jako Ojciec. Przyjdź do Niego dzisiaj. Słowo Boże nam mówi, że zbawienie jest za darmo. Zbawienia nie możesz zapracować. To jest za darmo. To jest za darmo. Łaską zbawieni przez wiarę Bożą to dar. To jest dar. Nie możesz jej na dar zasłużyć. Nie możesz. Przyjdź dzisiaj i weź przez wiarę. Przyjmij dzisiaj przebaczenie twoich grzechów. Przyjmij dzisiaj uwolnienie. Uwierz w tego, który umarł za twoje grzechy. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz być wolnym człowiekiem. Bóg tak bardzo miłosierdzie, że dał swojego Syna. Jedyny grzech, który cię oddziela od Boga, to twoje ego. Twoja egocentryzm, niezależność od Niego. Dzisiaj głosimy wam, pojednajcie się z Bogiem przez Jezusa, pojednaj się dzisiaj z Nim. Jeżeli jesteś chory, jeżeli jesteś zniewolony, może lekarze postawili kreskę i powiedzieli, że umrzesz, to chcę, żebyś przyszedł tutaj do mnie, ja pomodlę za ciebie i będziesz uzdrowiony i będziesz wolny, zupełnie za free.